Uwaga! Film nie ma na celu nikogo obrażać ani prześmiewać. Film ma na celu wskazanie powtarzanych przez pewną grupę z Facebooka nieścisłości, półprawd i wyolbrzymień, nad którymi nikt z nich przy kolejnych Ctrl-V się nie zastanawiał, a które roznosi i niszczy pierwszy z brzega suwak chłodniczy Danfossa. Zapraszam na materiał. Huhucha, huhucha, nasza zima zła. My się zimy nie boimy. Dobry wieczór. Jak to jest z tym defrostem? Obiecałem jednemu komentującemu i słowa dotrzymuję. I na początek jedziemy prawem cytatu. Przy defroście dochodzi do minus 35 stopni, a to już nie przelewki. Taka jest początkowa faza defrostu, jak wymiennik zalewa cieplny czynnik, a ponadto moc pompy nie ma przy tym wyliczeniu żadnego znaczenia. To jest tak duże uderzenie, że tego nie da się w teorii przelozyć na papier. Zaczyna marznąć od roga i nie ma siły, tylko trzeszczy. Trzeszczy, przepraszam. Okej, bardziej tym komentarzem zajmę się przy okazji filmu o wymiennikowych płaskoziemcach z Facebooka. Wtedy się popastwię. Kupiłem sobie już niebieską koszulę, białe tło i obiecuję, że będę czerpał z mistrza z Sajfana garściami. Ale dziś nie. Dziś tylko trochę. Na początek zajmijmy się tymi minus 35 stopniami. Weźmy trzy popularne czynniki chłodnicze spotykane dość często w urządzeniach chłodniczych i chłodniczo-grzejnych. R407C, R410A i R32. By otrzymać manometryczną temperaturę wrzenia minus 35 stopni Celsjusza przy R407C, musimy mieć ciśnienie ssania na poziomie 49 setnych bara. Przy czynniku R410A 1,18 setnych bara, a przy czynniku R32 1,2 bara. Ciśnienia powyższe są oczywiście poza zakresem poprawnej pracy sprężarki dla danych czynników. Powtórzę, ciśnienia powyższe są poza zakresem poprawnej pracy sprężarki dla danych czynników. Dlaczego, o ile to prawda, co napisano w komentarzu, wystąpiło takie ciśnienie? No, to co pierwsze może być powodem, to niepoprawnie pracujący element rozprężny lub niepoprawnie dobrany, albo nie daj Boże, kapilara. Druga sprawa, przy powyższych ciśnieniach dużo wcześniej zadziałać powinno zabezpieczenie przed nazbyt niskim ciśnieniem ssania, które wyłączy sprężarkę. Stosuje się zabezpieczenia dla czynników R407C o wartości 0,5 bara, a dla czynników R410A i R32 to 2 bary. Więc o ile komentarz przedstawia prawdziwe dane, w co wątpię, to ktoś miał uszkodzony element rozprężny i dodatkowo zdjęte zabezpieczenia. A zdjęte zabezpieczenia to proszenie się o kłopoty. Jednakże winę trzeba zwalić na wymiennik płytowy, no bo jak? Ja jestem świetnym chłodnikiem. Widziałem filmy na YouTube i przerobiłem klimatyzator ze zdjęć z poradnika z Facebooka. Teraz należałoby jeszcze wyjaśnić ten przepływ masy tego czynnika i jak to się ma do tej temperatury minus 35 stopni Celsjusza. Znowu daleko idące uproszczenia i skróty myślowe. Mała analogia.
Elektroniczny zawór rozprężny służy do uzyskania odpowiedniego przegrzania. Z tym, że przegrzaniem zajmiemy się kiedy indziej. W miarę jak spada temperatura na zewnątrz, elektronika powietrznej pompy ciepła musi tak ustawić zawór rozprężny, by ciśnienie ssania, a co za tym idzie, temperatura rozprężonego czynnika była niższa niż powietrze przepływające przez parownik, dodatkowo pilnując wartości przegrzania. Pamiętamy z części drugiej szkoleń, by czynnik mógł się ogrzać od cieplejszego powietrza o temperaturze na przykład minus 7 stopni Celsjusza, sam musi mieć niższą temperaturę. Stąd nasuwa się wniosek, że skoro zawór rozprężny ma mniejszy prześwit, to dokładnie, to mniej czynnika dostaje się do parownika. A jeśli się dostaje mniej, to mniej energii odbierze od powietrza i mniej energii przesunie do górnego źródła. I teraz analogia do wody. Jeśli mamy na zewnątrz 7 stopni Celsjusza na plusie, to zawór wpuszcza dużo czynnika. Teraz, jeśli chcielibyśmy ilość wody wykorzystać do przeniesienia energii, to większą ilością wody jesteśmy w stanie przekazać więcej energii. I to jest jasne. Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie do minus 7 stopni Celsjusza, to zawór zostanie przymknięty. I mniej wody nalejemy do szklanki w tej samej jednostce czasu, i mniej tą wodą będziemy w stanie przenieść energii. No to przy minus 35 stopniach Celsjusza, ile tego czynnika jest w parowniku? No właśnie. I dzięki temu już wiadomo, dlaczego producenci pomp ciepła nie schodzą tak nisko z ciśnieniami ssania. Pomimo tego, że czynniki chłodnicze mogą pracować w niskich ciśnieniach ssania i temperaturach. Wiadomo również już teraz, dlaczego temperatura minus 35 stopni Celsjusza w przypadku czynników chłodniczych R407C, R410A i R32 w wymienniku płytowym nie zrobi żadnego wrażenia. Dobra, wracamy do defrostu. Jak wygląda defrost w przypadku pompy ciepła Daikin? Na ekranie wrzuciłem stronę z manuala. Jest to strona 94, gdzie pokazane są przebiegi oraz częstotliwości pracy sprężarki dla tego jakże magicznego cyklu. Jeden z komentujących zarzucił mi, że dopiero niedawno producenci pomp ciepła nauczyli się robić defrosty. No to muszę się przyznać, mój Daikin jest z 2001 roku, czyli Japończycy umieli wcześniej. Czemu nikt nie uczy się od najlepszych? To takie pytanie czysto retoryczne. Daikin, pomimo tego, że Japończyk, przechodzi do defrostu i nie wiedzieć czemu, skąd taka nazwa po amerykańsku, to znaczy bez zatrzymania sprężarki. Elektronika stwierdza, że już i zawór czterodrożny zostaje przestawiony. Zatrzymują się wentylatory, sprężarka wchodzi na 210 Hz, zawór rozprężny EEV ustawiony jest na 480 kroków i się miele. Następnie w połowie cyklu A EEV zostaje przykręcony na 95 kroków i w takiej pozycji pozostaje do końca cyklu. Mniej więcej w czwartej minucie sprężarka schodzi na 177 Hz, by w końcu zejść na 74 Hz. Przed ponownym przestawieniem zaworu czterodrogowego na grzanie następuje zerowanie zaworu EEV i tak wygląda cały proces defrostu. Czyli znowu, bez zatrzymania przestawiony jest zawór czterodrogowy, załączone zostają wentylatory, a zawór rozprężny poprzez PID ustawia się pod oczekiwane przegrzanie. I teraz jeszcze ciekawostka z komentarza. Prawym cytatu. To już nie przelewki, taka jest początkowa faza defrostu, jak wymiennik zalewa cieplny czynnik, a ponadto moc pompy nie ma przy tym wyliczeniu żadnego znaczenia.
No to w praktyce jest tak, że w chwili, gdy pompa ciepła grzeje, w skraplaczu jest sporo skroplonego czynnika. Wdrażana jest procedura defrostu, następuje przełączenie zaworu czterodrogowego i na linii wcześniej tłocznej mamy linię ssącą. A przypominam, mamy właśnie dużo skroplonego czynnika w naszym wymienniku płytowym, który wcześniej był skraplającym i co się dzieje? No, nic się nie dzieje. Wszystko działa, nic nie zamarzło, nic nie wybuchło, nie ma lodu, nie ma sopli. Czynnik sobie wrze, odbiera ciepło od wody, ogrzewa się. To, że w naszym wymienniku płytowym, który jest teraz parownikiem, jest ciecz, nie jest podstawą do wysuwania twierdzeń jak w komentarzu. No chyba, że pan komentujący jest sprzedawcą lub producentem wymienników rurowych. Konkluzje. Przyczyny, które mogą powodować rozsadzenie wymiennika płytowego. Brak odpowiedniego przepływu. Patrz, pompki energooszczędne. Nieprawidłowy dobór pod ciśnienie robocze. Przegrzanie podczas lutowania. Zanieczyszczone medium tworzące z wymiennika osadnik. I tu patrz punkt pierwszy. Koniec konkluzji. I to by było chyba na tyle w części trzeciej szkoleń. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do następnego odcinka.